Cześć, witajcie. Dzisiaj jesteśmy w jednej z najprężniej rozwijających się dzielnic Poznania, na Naramowicach. I pokażę Wam ponad 97-metrową perełkę, najnowszą ofertę Manufaktury Mieszkań. Dlatego nie czekajmy i przejdźmy do szczegółów tej oferty. Mieszkanie ma 3 sypialnie, ogromny salon z aneksem kuchennym, łazienkę, toaletę, a także przedpokój. Dodatkowo do mieszkania mamy do wykorzystania aż 2 balkony. 8-metrowy przedpokój w tym mieszkaniu prowadzi nas do każdego z pomieszczeń. Po prawej stronie mamy sypialnię, na lewo toaletę, na wprost mnie łazienkę, a po lewo wchodzimy do ogromnego salonu z aneksem kuchennym. Zanim wejdziemy jeszcze do salonu, wspomnę tylko, że mamy tutaj na wejściu idealne miejsce na przygotowanie dużej szafy w zabudowie. Salon z aneksem kuchennym ma 30,5 metra kwadratowego i przygotowany jest w kształcie prostokątu. Za mną, po prawo, znajduje się strefa aneksu kuchennego. Na środku przygotowałabym część jadalnianą, a bliżej balkonu część wypoczynkową. Z tego ogromnego salonu, o którym przed momentem wspomniałam, mamy także dostęp do 6-metrowego balkonu z widokiem na dziedziniec osiedla. Przejdźmy zatem dalej. Po lewo mijam dużą łazienkę i wchodzę do pierwszej sypialni w tym mieszkaniu. Ma ona 15 metrów kwadratowych i jest naprawdę wielka. Po prawej stronie, w miejscu, w którym stoję, jest toaleta, która jest najbliższym pomieszczeniem od wejścia do mieszkania. Zatem można się zastanowić, czy nie przerobić ją na garderobę albo miejsce gospodarcze. Po lewo mijam drugą sypialnię, 14-metrową, i wchodzę na wprost do największej sypialni w tym mieszkaniu, która ma ogromne 17 metrów kwadratowych i własną, prywatną garderobę. Garderoba znajduje się za mną i jeśli jesteście zainteresowani tym mieszkaniem, to koniecznie musicie zobaczyć na żywo, jak jest wielka. Z tej największej sypialni mamy także dostęp do drugiego balkonu, o którym wspominałam na początku. W dalszej części filmu opowiem Wam trochę o osiedlu, na którym jesteśmy i całej okolicy. Jeśli natomiast dla kogoś było za mało informacji z wnętrza tego mieszkania, to zapraszam Was, umówcie się na prezentację, zobaczcie mieszkanie na żywo i zadajcie wszystkie nurtujące Was pytania. Jak już wspominaliśmy na początku naszego filmu, jesteśmy na Naramowicach, na ulicy Sielawy, na nowo wybudowanym osiedlu składającym się z bloków mieszkalnych i jednego budynku stanowiącego wielopoziomowy garaż. Jako ciekawostkę pokażę Wam również, że miejsca postojowe w budynku, który stanowi garaż, mają także schowki z miejscem do przechowywania opon albo rzeczy, na które nie macie miejsca w mieszkaniu. Dla mieszkańców dostępna jest także stacja ładowania pojazdów elektrycznych. W ramach części wspólnych deweloper przygotował szerokie chodniki, wygodne ławki, a także dla najmłodszych mieszkańców kreatywny plac zabaw. Oprócz miejsc wspólnych, które już wymieniłam, na osiedlu mamy także wiaty przygotowane na rowery mieszkańców. Lokalizacja, w której powstało osiedle, jest idealna dla osób, które cenią sobie życie po sąsiedzku z naturą. Mamy tutaj ogrom zieleni, a także wiele miejsc do wypoczynku. Jednocześnie dostępne są tutaj w pobliżu wszelkie niezbędne punkty handlowo-usługowe, a także niedaleko obok jest komunikacja miejska. Pokazałam Wam wszystko wewnątrz, w mieszkaniu, a także na zewnątrz, na osiedlu. Jeśli Wam się spodobało, to zachęcam Was do obejrzenia tego na żywo i umówienia prezentacji. Jak zwykle zachęcam także do subskrypcji naszego kanału na YouTube.